Sławomir Księżarek reprezentuje firmę Benimar Polska. Wystawiamy się po raz kolejny na targach Motor Show Poznań. Przyjechaliśmy także z drugą marką, z Euromobilem, naszym nowym produktem, którym chcemy uzupełnić naszą dotychczasową ofertę. Przywieźliśmy tutaj ze sobą w sumie 7 samochodów, w tym 6 benimarowskich i jednego w Euromobila. Mamy auta różne, mamy Alkowy, mamy Integrę, mamy półzintegrowane samochody. Jeżeli chodzi o wyposażenie i układy, staraliśmy się przywieźć tutaj różne układy wnętrz, żeby pokazać klientom wachlarz i możliwości wyboru, skonfigurowania sobie auta stricte pod siebie. Chcieliśmy pokazać także akcesoria karawaningowe, którymi się zajmujemy, i rzeczy do doposażenia, które także przywieźliśmy i rozstawiliśmy tutaj dosyć spore stoisko. Chodzi o Benimara, mamy dwie nowości, obie przywieźliśmy na targi. Pierwsza to jest półzintegrowany samochód Tesoro 467 na bazie Forda. Nowy układ w środku, który daje nam dużo przestrzeni, zwłaszcza w tej części mieszkalnej, siedzącej tutaj z przodu pojazdu. Oraz drugi samochód, także na bazie Forda, Alkowa 340 Up. Pięcioosobowy samochód, krótki, bo jak na Alkowę to 6 metrów, krótki, z ciekawym rozkładem i z nowym patentem w tylnej części, gdzie nad łóżkiem w poprzek samochodu jest dołożone jeszcze łóżko pojedyncze, opuszczane z góry. Powiem tak, Ford przygotował od 2 lat nowe silniki. Na tą chwilę jest na silniku 2.0, 170 koni. Bardzo fajna jednostka napędowa. Cenowo także atrakcyjna, ponieważ samochód wtedy wchodzi w ten niższy próg akcyzowy i cena takiego auta porównywalnego z Fiatem jest znacznie niższa o tą właśnie akcyzę. A jeżeli chodzi o sam układ jezdny i samo podwozie, bo to tutaj pytanie jest, ja byłem sceptycznie nastawiony z tego względu, że jakby przekonany byłem do Ducato, które ma ugruntowaną i niepodważalną pozycję na rynku kamperów, ale gwarantuję, że przejażdżka nowym Fordem i doznania, zwłaszcza jeżeli chodzi o dynamikę silnika, jest zaskakująca. Ford tym dwulitrowym silnikiem gdzieś w granicach 11 litrów. Tak przy takiej normalnej, standardowej prędkości autostradowej, jaką ja przyjmuję podróżując kamperem, to gdzieś około 115-120 na godzinę. Model, w którym jesteśmy, jest to Euromobil przygotowany na 4 osoby, zhomologowany na 4 osoby. Ale jest to samochód de facto przeznaczony do komfortowego podróżowania dla 2 osób. Z tego względu, że mamy jedno stacjonarne łóżko z tyłu, drugie możemy zrobić w tej części mieszkalnej, modyfikując stół. Auto dosyć ciekawym układzie, z tego względu, że mało kamperów spotykamy z tym układem, nazywanym potocznie łóżkiem francuskim. Model oferujący dosyć dużą przestrzeń w środku do przebywania. Jeżeli pogoda nie sprzyja do przebywania na zewnątrz, to w tym aucie na pewno nie jest ciasno. Okej, okay. Czy ten kamper jeszcze jest na B, na kategorię B, czy Tak, to już jest tak, tak, powyżej? tak. Jak najbardziej. To jest samochód o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Sam gotowy do jazdy waży 2850, więc mam tutaj dosyć spory zapas, jeżeli chodzi o ładowność. Jeśli chodzi o ten samochód, to w tym konkretnym modelu w cenie mamy markizę, bagażnik rowerowy z tych takich rzeczy w doposażeniu. Z Euromobilem, jeżeli chodzi o cenik, jest dosyć trudno to zamknąć jakby na jednej karcie, gdzie jest spis cennika, z tego względu, że konfigurując ten samochód pod siebie, Euromobil daje mnóstwo możliwości aranżacji dodatkowego wyposażenia i cenę Euromobila praktycznie każdy klient zatrzymuje indywidualnie po skonfigurowaniu przez system internetowy danego modelu pod siebie. Dla mnie, dla wystawcy, wrażenia bardzo dużo ludzi. Nawet byłem zaskoczony tym, ile osób było wczoraj, bo jednak piątek nie jest takim dniem stricte wolnym od pracy, a były tutaj całe rodziny, i naprawdę się działo. Dzisiaj w sobotę, nic dodać, nic ująć, wystarczy wyjść i zobaczyć, jak wiele osób odwiedza targi poznańskie. Nam pozostaje jako wystawcom tylko się z tego cieszyć, że rynek kamperowy i karawaningowy w Polsce się rozwija. Miejmy nadzieję, że wkrótce dogonimy Europę Zachodnią i będziemy
mogli wypoczywać na kempingach równie dobrych jak w Niemczech, w Austrii, w Chorwacji. Myślę, że idzie to wszystko w dobrą stronę.